Siemano. Dzisiaj kolejna porcja randomowych prac przy Nissanie. Pierwsze co, to musimy na pewno przerobić wciskacz potencjometr akceleracyjno-zmienny. Kolejna sprawa, to musimy te pierdoły wszystkie wypiaskować, polakierować, tak samo bak, bo już kupiłem elementy układu paliwowego, dlatego powoli będziemy do tego składać. Zrobiłem wersję prototypową, drugą mocowanka na przewody paliwowe i hamulcowe. Muszę jeszcze takich chyba 5 wydrukować. No, mocowane na podłużnicy, oczywiście oznakowane w grg. Tak, więc będziemy się tym zajmować. Zobaczymy, co jeszcze odcineczek przyniesie ciekawego. Uwaga, gorące wciskacze w twojej okolicy. Ostrożnie, bardzo ciepłe. Będzie się trzymać. Trochę mało nagrywałem, bo Andrzej piaskuje. Ładnie piaskuje Andrzej, znowu. O, dziękuję. Proszę o kontrolę jakości. Bardzo dobra jakość. Elegancja. No i cały czas kompresor hałasuje, także no bez sensu tak nagrywać, jak jest hałas. Ale tutaj już bulbulator został spreparowany. Zaraz go przymierzę i zobaczymy, jak on siedzi. No i pyk. Siedzi, jakby stąd był. Wychodzi w tym samym miejscu, co oryginał. Tutaj wiadomo, jeszcze blaszkę muszę dorobić, bo trochę to pracuje, jak się wciska. Ale jakby zakres pracy też się kończy zaraz przed tym elementem. Tu będzie można odbój zamontować. Jeszcze jest fajnie, całkiem blisko hamulca, więc jakby heel and toe to będziemy tak robić. Ale to myślę, że całkiem przyjemnie siedzi. Jakby tak będę driftował. Dobra, kolejny element gotowy. Co by teraz odjebać? Dobra, mam rozkminę, czy przekładać sobie rzeczy z tej karoserii na tamtą, czy wziąć się za silnik, ale w sumie do silnika to jeszcze parę rzeczy potrzebuję ogarnąć. Może lepiej zajmę się takimi pierdółkami, jak ta na przykład. Maseczka się teraz będzie już otwierać, przewód tutaj puszczony, pyk, pyk, pyk. Od tej strony się go wkłada, tu się wpina, tu przechodzi tędy, tu przechodzi tak. Tutaj się jeszcze przypina jedną przypinką i pyk. Zajawa mega składać tak auto na czysto. O, można już otworzyć maseczkę. To jeszcze gdzieś tutaj się przykręca, ale na razie zostawię. Seba, jak tam idzie ci malowanie? No, Picasso, panie Cieszy. Picasso, ale pięknie, pięknie. Bak jak nowy będzie. Bak jak nowy. Ale zajawa sobie za ślepeczki poprzykładałem. Fajnie. Już tu pod maską się zaczyna robić ładnie. Teraz przydałoby się zrobić jakieś wygłuszenia. I tu kokpit uzbrajać powoli, bo pedał już Seba maluje. Pedał, przepraszam. Ten wciskacz akcelozmienny. No, potencjometr. Dobra, jest już inny dzień. Pozbyliśmy się obrotnicy. No i Grabos mi podrzucił dyfer, który miał wcześniej i jest uwalony, ale ma flansze takie, jak potrzebuje, czyli z 350Z. I tutaj dla porównania z tymi, które były w tym dyfrze,
I kurde, okazuje się, że jest lipa. Bo te plansze mają mniejszą końcówkę niż te plansze. I te tutaj oryginalnie, które się chciały, wchodzą elegancko. Sztywniutko siedzą. No a te, jak widać, może nie widać tego za bardzo, ale nawet średnice mają mniejszy wieloklin. I co tu nie pasuje? Nie wiem, zaraz może rozbiorę obydwa te dyfry i zobaczę, co z tego wyjdzie, bo może się okazać, że się nie da tego tak zrobić, jakbyśmy chcieli. Ale to jak zwykle widać. Nie jest BMW, że wszystko pasuje jak od ręki, tylko poczyta się w internecie, no powinno pasować. Niektórzy tak robią, a potem się okazuje, że wcale nie. Wcale nie. Może silny rocznik, czy coś. No nic. Zaraz go rozbiorę i zobaczymy. I tego też. Wiecie co? Chyba dałem dupy. Nie mam pojęcia, od czego to jest dyfer. Jest jakiś kurde gigant duży. O nie. I teraz rozkmina, czy to, co przerobiłem w wózku. Nie no, no na bank to jest szersze. Wsadziłem jakiś monstrualny dyfer. Nie mam pojęcia, od czego. Na pewno to nie jest 350Z, bo ten jest w rozmiarze 350Z. No i tak to jest właśnie. Tak to jest. Kurwa. Myślałem, że jakby to jest ta sama obudowa w ogóle. Ale no teraz jak je rozebrałem, to widać, ile ta po lewo jest większa. I dlatego to nie gra. Więc co to jest za dyfer? Niby było pisane Pathfinder na aukcji. Ten podobno też jest z Pathfindera. Ja jebie. To teraz dojebałem. Przerobiłem wózek pod ten duży dyfer. A teraz nie wsadzę małego. Oj, Łukasz, ty to jesteś kurde kozak. Nie no, jest jeszcze opcja. Po prostu dziabnąć te flansze i przyspawać końce te od 350Z. Wyciąć na laserze. Tak też można zrobić. Ciekawe, jaką tu szerokościowo wychodzi, czy jest dużo szerszy od tego. No ale może to wszystko tam się da jakoś skompensować. Ale oczywiście znowu customowe rzeczy. Customowa rzeźba. Sprawdzę, jeżeli ten rozstaw będzie taki sam jak ten, to kupię dyfer już tego rozmiaru, żeby nie było kombinacji. Ale jeżeli ja to przerobiłem pod szerszy dyfer, no to sorry. Ciąg dalszy modyfikacji. Może przynajmniej dzięki temu, że jest taki duży, będzie lepiej działał. Oj kurde. Zawsze pod górkę. Zawsze pod górkę. O, dlaczego? Dobra, mamy już inny dzień. Przespałem się z tematem tych dyfrów. Rozkminiłem sobie, o co chodzi, dlaczego tak jest. I to jest dyfer z Pathfindera, tylko z diesla. A to jest benzyny. Jakby to jest R200, a to jest R230. 200 to jest jakby oznaczenie średnicy tego koła zębatego w środku. Więc możecie sobie porównać na przykład z BM-ką, gdzie duża głowa ma 188 mm. A mała głowa chyba 168. To tutaj w seryjnie w Nissanach jest 200. Tak samo w S13 oryginalnie jest też R200. A to jest R230, nie? Czyli no kurde, niezniszczalny dyfer.
giga wielki po prostu na 1000 koni. I taki sam typ dyfra, trochę innej obudowie, ma inne te mocowania z przodu, jest w 300 ZX-ie Twin Turbo, z którego półosie są znane z niezniszczalności. Ogólnie rozkminiałem sobie to, zobaczyłem, że jakby one są rzeczywiście tańsze od tych, dużo. I dużo częściej można je kupić. Większość ma przełożenie 354, tak jak ten dokładnie. Czyli takie przełożenie, jakie mnie satysfakcjonuje, ale jeszcze jest na pewno z przełożeniem 313, gdybym potrzebował dłuższego dyfra i on wychodził w Infinity jakimś tam też z 3-litrowym dieslem. Nie pamiętam, czy w automacie, czy w manualu, ale ogólnie są do dorwania takie dyfry. I też gdzieś mi się przewinęło, że występuje taki dyfer z przełożeniem 370, czyli jakbym potrzebował krótszy. Czyli no w zasadzie mi to wystarcza. Ewentualnie też można by bechy przerzucać z 300 ZX-a i innych aut z tym typem dyfrów, ten R230. Dlatego pomysł jest taki, że zostawiam ten dyfer. Tylko flansze będę robił customowe, żeby pasowały mi pod półosie z 350Z. A tutaj dołączyła nowa półoś, którą udało mi się dorwać bardzo tanio, więc nie mogłem się nie skusić, bo 200 za półoś z 350Z to jest bardzo taniutko. Także mam jedną na zapas, ja sobie wszystkie odświeżę, odmaluję. Ale patrzcie, kiedy się z Litwy zamawia części samochodowe, to przychodzą zapakowane w takich flagach, nie? Właśnie ta półoś jest z Litwy. Także i szkoda, że nie jakiś HKS-ik. To byśmy sobie pojeścili. Tak trochę nam do wystroju nie pasuje. Dobra, no ale temat dyfra mamy rozwiany. Dzisiaj sobie wpadłem trochę posprzątać. Już odebrałem sobie pierwszą część rzeczy z lakierni proszkowej. Tutaj mocowanie gwintu, fajkowy BC Racing. Już może być składany. Tylko jeszcze muszę kupić łożyska, te co są pod kamberami, do przednich amortyzatorów. I jakby ten zawiasik już można sobie składać. Może go nawet sobie wyciągnę, żeby tak zobaczyć, jak to fajnie wygląda. Elegancko. Te elementy jeszcze wszystkie potem wyczyszczę, zanim to będę składał. Jeszcze muszę ogarnąć sprężyny, bo na tył zostawiam 6 kg, a naprzód muszę ogarnąć 10, 11, 12, mniej więcej taki przedział bym chciał. Zaraz rzucę gdzieś ogłoszonko, może ktoś będzie chciał mi sprzedać, bo już poluję trochę czasu na te sprężyny i ciężki temat. Ale tak, sprężyn nie odnawiałem tych tylnych, bo nie wyglądają źle, je trochę wyczyszczę też i potem będę to składał i w miarę świeżo będzie wyglądać, całkiem będzie przyzwoicie, myślę. Dobra, sprzątam dalej, oczywiście jest trochę bałaganik, tutaj już sobie powoli wyciągam rzeczy na wierzch, nad którymi będę niedługo pracował. Już w przyszłym tygodniu jest majówka, po majówce już powinien być zawias, więc myślę, że uda się po majówce postawić na koła. Jeszcze muszę kupić tuleje, sworznie, różne takie dziwne rzeczy od zawieszenia. No, ale zobaczymy, czy to będzie w tym odcinku, czy w następnym. Pewnie już w następnym, bo to jeszcze trochę jest rzeczy. A ja ten pierdolnik muszę ogarnąć. Dobra, dzisiaj trochę masy przywiozłem, żeby fura nie była za lekka. Pyk, dwie roleczki pójdą na ścianę grodziową, podłogę, no i jak starczy, to jeszcze bagażnik. Długo się zastanawiałem nad tym, czy w ogóle wygłuszać to auto, ale no jestem wygodny. Jestem wygodny, więc stwierdziłem, że sobie wyciszę całą podłogę, chociaż żeby się przyjemnie jeździło na tej wenty, bo szczerze mówiąc jestem już zmęczony tym, jak we 30 jadę na kołach, z tyłu nie mam żadnych wygłuszeń, słychać jak dyfer wyje, sam hałas, wszystko lata, trzęsie, no nie jest to nic przyjemnego. No i też jakby jazda cały dzień samochodem po torze, jazda na event na kołach, powrót na kołach, no to jest dość męczące, więc ważne, żeby w driftowozie było miło, przytulnie, fajnie, cichutko.
żeby być wypoczętym i móc więcej jeździć po torze. Też człowiek jest mniej zmęczony, to mniej błędów, mniej wypadków. Dlatego długo się z tym biłem, ale stwierdziłem, że sobie wygłuszę. A akurat tak się złożyło, że sklep tej firmy mam w połowie drogi na garaż, więc mówię, a zajadę, pogadam. Gościu mi doradził tą matę, która jest pomarańczowa, a pomarańczowe logo. Powiedział, że, znaczy nawet dał do porównania, jest trochę lżejsza od takiej klasycznej maty, dlatego masy jakoś dużo nie przybędzie, a nawet jeśli przybędzie, to moim zdaniem to nie jest źle, że przybędzie tej masy, bo to jest około tam 30 kilo, a też jakby ta masa będzie no, rozłożona na tył, a ja jestem za tym, żeby dociążać tył w driftowozie, żeby ta masa z przodu wędrowała do tyłu, więc myślę, że dość pozytywnie to wpłynie na właściwości tego pojazdu. A też 30 kilo to tam nie robi dużej różnicy w szybkości, a jak nie, to zawsze można więcej mocy zrobić, więc no, muszę tutaj odkurzyć trochę, bo się zdążyło nakurzyć, odtłuścić i będę to wyklejał. Pierwszy raz to robię, właśnie na początek idzie ta mata i on pan powiedział, że musimy robić chyba to 1,5 cm na zakładkę, potem na wierzch taka gąbeczka idzie. Też nie jest jakaś mega gruba, też spokojnie jedną ręką można sobie podnieść. Do tego jeszcze wałeczek dostałem, także fajnie. Myślę, że warto to zrobić, bo no ja już jestem stary, już tak prawie 30 na karku. Już trzeba zadbać o komfort w driftowozie, a jeszcze będę klimę montował w ogóle. A propos komfortu w driftowozie, w tym oryginalnie nie było klimy, ale udało mi się dorwać, o, wymiennik tutaj, od tamtej strony podjadę. O, udało mi się cały aparat tu pod deskę od klimy dostać, z krójcami, proszę bardzo, także będzie wyciszony. Klimatyzowany driftowiec, po prostu marzenie, komfort, prestiż i tak dalej. Dobra, lecimy najpierw z ścianą grodziową i podłogą z przodu. Sobie zmywacz silikonowy plałem, żeby odtłuścić powierzchnię. Dobra, mamy otłuszczone, przetarte. Teraz jak sensownie rozdysponować tą matę, żeby to sensownie wyszło. Lecimy teraz ze ścianą grodziową, ale super robota, taka mega satysfakcjonująca, bardzo fajnie mi się to wykleja, podoba mi się to. Dobra, dziś już muszę spadać, ale bardzo fajnie, już tam od strony kierowcy wszystko obkleiłem. Teraz dokończyć jeszcze gruź pasażera, tył i przekładamy środeczek. No fajnie, tu już na górze nie oklejałem, no bo tutaj i tak jest jakby, nie jest bezpośrednio z zewnętrzem. Mam wrażenie, że nie ma sensu tutaj już oklejać, tylko tutaj z całą ścianą grodziową do góry, jak się kończy tutaj na tym łączeniu. Spoko to wygląda. Też nie chcę przesadzić z ilością tego, się narobić bez sensu, ale myślę, że na pewno efekt będzie dobry.